najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Aleksander Śliwka, który tutaj chodził z magnezem, ratował Marcina Janusza. Wielkie gratulacje, bo pokonać Włochów w takim stylu na ich terenie, w taki sposób przechodzi się do historii polskiego sportu. To ja nie mam wątpliwości, a ty? Myślę, że to będzie do nas dochodzić w najbliższych godzinach i dniach, co udało nam się tutaj zrobić. Bardzo się z tego cieszymy, ale dalej, ja przynajmniej jestem w takim trochę szoku jeszcze w emocjach meczowych i ciężko mi w to uwierzyć. Słuchaj, ty powiedziałeś kilka dni temu, uwielbiam grać w reprezentacji, kiedy staję na parkiecie w trykocie, to zmieniam się, jeżeli dobrze zrozumiałem, jako człowiek. Mógłbyś rozwinąć tę myśl, bo to były ładne słowa. Po prostu uwielbiam być na boisku z tymi chłopakami. Czuję się jak ryba w wodzie na boisku, czuję się swobodnie, czuję się pewnie, będąc z nimi. Od wszystkich, od nich bije pewność siebie, od trenera naszego, który ma ogromne doświadczenie, bije wielka pewność siebie. Wtedy gra się niezwykle przyjemnie i wiesz, że na dobre i na złe wszyscy będą z tobą. I w tych najważniejszych momentach możemy na siebie liczyć. Najważniejszy moment tego finału według ciebie? Myślę, że bardzo ważny był sam początek meczu, bo ta hala była tutaj bardzo głośna, gotowa wspierać gospodarzy, ale po 4 pierwszych piłkach już tam wzięli czas i już troszkę to wszystko siadło. Wiemy, jak to jest, bo w tamtym roku przegraliśmy finał u siebie i wiemy, jak to jest, jak traci się parę punktów z rzędu i wszystko siada. Hala cichnie, wtedy schodzi z ciebie energia. Myślę, że podobnie dzisiaj było z Włochami. Nie mogli znaleźć swojego rytmu od początku. Cały czas gonili wynik i byli gdzieś z tyłu, także szczerze, bardzo ważny był właśnie początek. Można było odnieść wrażenie, że ktoś dzisiaj nad wami czuwał z góry, wspominam Arkadiusza Gołasia. Dokładnie, powiedziałem to od razu po meczu, w studiu, w telewizji. Kiedy dowiedzieliśmy się, że to jest właśnie rocznica i że taki mamy dzień, wiedzieliśmy, że na pewno będzie Arek nad nami czuwał, że coś specjalnego będzie unosić się w powietrzu. I rzeczywiście dzisiaj być może Arek był z nami i pomógł nam grać lepiej. Pamiętam, to jest taki dzień, kiedy mamy rocznicę śmierci Arka. To jest taki moment, w którym pamiętasz, gdzie byłeś, co robiłeś. Ja pamiętam, byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale bardzo mocno się to odbiło również. Było mi, tak jak wszystkim, bardzo, bardzo smutno, więc ta dzisiejsza data, ta rocznica, to wszystko nabiera wielkiego, specjalnego znaczenia. A więc cieszymy się i z pewnością to zwycięstwo dedykujemy też Arkowi. Jeszcze jedno, Nikola Grbić przejął drużynę kilkanaście miesięcy temu. 4 turnieje, 4 medale, 2 złota. Rozmawiałem z Marcinem Januszem i on powiedział: Nikola spowodował, że na każdego wychodzimy absolutnie bez strachu. Nie kombinujemy, nie zastanawiamy się, jaka jest drabinka, i dla niego to jest jedna z największych wartości. A dla ciebie? Pracy z Nikolą, bo i w klubie, i w reprezentacji? Ja myślę, że jego doświadczenie i spokój jest bardzo ważny. Nikola jest stworzony do prowadzenia wielkich zespołów. W najważniejszych momentach takich meczów, jak finał Ligi Narodów, jak finał Mistrzostw Świata, jak finał teraz Mistrzostw Europy, on zachowuje spokój, bije od niego pewność siebie, a my tą pewność czerpiemy, nie panikujemy, bo wiemy, że ta nerwowość szybko się pomiędzy w drużynie szybko się rozchodzi. U nas jest pewność siebie, u nas jest zaufanie i trener wie, w jakich momentach korzystać, z których chłopaków, zna nas świetnie. Ale myślę, że ta chłodna głowa w ważnych momentach jego jest niezwykle ważna. Widziałeś, żeby Nikola dzisiaj się uśmiechnął? Nie. Jak ja na niego patrzyłem, to nie, ale na pewno po ostatnim gwizdku wiele uśmiechów na jego twarzy było. Będzie jeszcze siła na świętowanie? Oczywiście. To jest adrenalina, myślę, że poniesie nas tak, że jeszcze poświętujemy. Poświętujemy tutaj we Włoszech i przed nami kolejne wyzwania. Oby Rzym został zdobyty dzisiaj po raz drugi. Spokojnego wieczoru mimo wszystko życzę Olku i dziękuję za emocje. Dziękuję bardzo. Wilfredo Leon, MVP Mistrzostw Europy. Chłopie, gratulacje, bo to, co pokazałeś na tych mistrzostwach, szczególnie w tych najważniejszych meczach, to było mistrzostwo nie Europy, a świata. Dziękuję bardzo za takie piękne słowa. Naprawdę myślę, że przygotowałem tak, żeby pokazywać. Na pewno bardzo dobra siatkówka. Myślę, że jeszcze może być trochę lepiej, ale na dziś było wystarczające. Mamy złoto medalu i to jest to, co liczymy. Jestem bardzo zadowolony, myślę, że też kibiców i ludzi, którzy oglądaliście. No i co mam powiedzieć dalej? Każdy jest zadowolony z nas i będziemy świętować jeszcze na tym medalu. W którym momencie poczułeś na tych mistrzostwach, że możecie sięgnąć szczytu? Topu. Od początku, naprawdę. Mieliśmy taką wielką robotę przed tym turniej. i jeśli kogo oglądał nasze treningi, no naprawdę będzie widział, że tam równe i bardzo dobrą akcję mieliśmy i w takim momencie no, dowiedziałem się, że będzie ciężko, ale możemy wygrywać ten medalu, no i dzięki Panu Bogu dzisiaj mamy ten medal. Miałeś 2 brązy Mistrzostw Europy, wspominałeś, a już nudno, nie chcę tych brązów, chcę złoto. Stało się to, to pragnienie przekułeś w czyn. Tak jest, tak jest. 2 brązowe medalu, no to już miałem na głowie za dużo z tym brązowym i sobie mówię, że trzeba w końcu mieli ten złoto, bo nie pracujesz na brązowy medal. I dzisiaj mamy. Gratulacje raz jeszcze. Zdziwiłeś się, w jakim stylu pokonaliście Włochów, bo to był inny świat momentami siatkarski. No to najpierw mieliśmy tak, że trener mówił, że musimy być gotowe na ciężki mecz i od początku do końca trzeba to być skoncentrowane i mocne i tak dalej. My rzeczywiście to robiliśmy i pięknie, bo rok temu no niestety przegrywaliśmy w naszym domu, no i ten rok jesteśmy zadowoleni, bo przyjęliśmy tu i mamy złoty medal z takie bardzo dobry rybał, który dzisiaj pokazywał, że naprawdę mają wielki poziom, ale my dzisiaj byliśmy najlepsi. Jesteś przygotowany na świętowanie? Myślę, że tak. A coś tam macie w szatni? Ruszycie na Rzym? No nie powiem, ale na pewno będzie coś dobrego. Myślę, że do każdego będzie bolała głowa. Dobra, nie zatrzymuję, uciekaj do chłopaków. Super, wszystkiego dobrego, Wilfredo. Do widzenia. Dzięki. Złoty medalista Ligi Narodów, złoty medalista Mistrzostw Europy. Gratulacje. To był spektakularny finał. Nie wiem, czy dało się go zagrać lepiej. No, dziękujemy bardzo. Wiedzieliśmy i spodziewaliśmy się, że Włosi poznają ciężkie warunki, może gdzieś z przebiegu całego meczu i wyniku nie do końca można by było stwierdzić, bo pewnie nie jeden kibic spodziewał się 5-setowej batalii wyrównanych końcówek, ale cieszę się to, że graliśmy mądrze, graliśmy tak niewygodnie dla Włochów, że potrafiliśmy wykorzystać te elementy, w których mieli problemy. I to cieszy, no. Z jedną, sądzę, z lepszych drużyn na świecie wygrywamy 3-0 w najważniejszym, jak nie jednym z najważniejszych meczy tego sezonu. W którym momencie poczułeś, że nie wydrą wam tego złota? Jak szedłem za zwierza w P1. Kiedy to było? Przypomnij? Przy 24-23 w trzecim secie. No wtedy mówię, nie, to już nie przegram. Jasne, jasne. Słuchaj, ty wspominałeś, że jest 14 ludzi gotowych do grania, tak? 7 może w jednym momencie, ale nie jest tak, że ci, którzy są w kwadracie, chodzą ze skwaszoną miną, obrażają się, gdzieś tam po kątach obgadują. Ja twierdzę, że to jest wasza największa siła. Że wy się po prostu lubicie, tak? No atmosferę i wszystko dookoła mamy genialną i to wydaje mi się widać. Nie ma jednostek, które w jakiś sposób się obrażają. Wiadomo, że każdy z nas chciałby grać i każdy z nas ma aspiracje i predyspozycje do tego, żeby wychodzić w podstawowej szóstce i sądzę, że każdy, który jest w tej drużynie mógłby taką rolę pełnić. Trener ma daną wizję na drużynę i jeżeli w danym momencie jesteś rezerwowym, to musisz zrobić wszystko, żeby się do tego dostosować. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że my potrafimy do każdej roli w drużynie się dostosować, do każdej roli, jaką nam trener przydzieli, spełnić. I to jest naszą siłą. Tutaj we Włoszech usłyszałem hasło, że gracie siatkówkę totalną, czyli nie da się wszystkiego na maksymalnym poziomie, ale jak coś nam wychodzi, to dajemy z innego elementu coś ekstra. Dzisiaj z tym blokiem historia, tak? On nie był turbo skuteczny, no ale zagrywką rozbiliście rywala. To prawda, Włosi bardzo dobrze grają w ataku. Nie atakują daleko, mądrze grają, nabijają. Naprawdę ciężko jest ich zablokować i to, że my na przestrzeni powiedzmy ostatnich kilku meczy bardzo dobrze blokowaliśmy, ilość bloków była dosyć imponująca. To nie znaczy, że w każdym meczu tak to będzie wyglądać. Każdy mecz to jest inna historia. Drużyna włoska, tak jak mówię, bardzo dobrze w ofensywie się spisuje, więc ciężko jest ich zablokować. Ale jeżeli blokiem nie daliśmy rady, no to staraliśmy się znaleźć inne elementy, którymi moglibyśmy im zaszkodzić i w tej sytuacji była to zagrywka dzisiaj Wilfredo. Przy naszej oczywiście pomocy, bo gdzieś tam udawaliśmy siłę. No właśnie, tam z kwadratu to udawaliście granaty. Tak. Żeby po prostu jak zepsuło, to braliśmy to na siebie. To nasza wina, że słabo pchnęliśmy, ale Norbi też super zagrywał, także no fajnie. Rozumiem, że ty jesteś odpowiedzialny za przygotowanie świętowania, bo jesteś takim typem, no umówmy się, który lubi takie rzeczy organizować. Tak? Nie wiem, no na pewno coś tutaj siądziemy, wypijemy. Wydaje mi się, że jak najbardziej za to zasłużyliśmy. I żeby przez te dwa następne dni, trzy, albo do kiedy będziemy musieli się stawić w spale przed kwalifikacjami, odpocząć, zresetować się, nie myśleć o siatkówce, bo to naprawdę były ciężkie 2-3 tygodnie na tych mistrzostwach Europy. Ten turniej jest bardzo rozległy, dużo podróży, grania w grupie meczy, które nie oszukujmy się, że do końca gdzieś tam sportowo nie każdego mogły satysfakcjonować, no bo nie ujmują nic innym drużynom, ale niektóre mecze, no to tak naprawdę ciężko było żyć, na przykład będąc rezerwowym, tak w tych meczach, jak w tych finałowych z reprezentacją Włoch. Ale tak jak mówię, no, mam nadzieję, że ktoś coś zorganizował i że teraz za chwilę pójdę do szatni, jak skończymy tutaj wywiad i będzie coś na mnie już czekało. Na pewno, dobra. A Nikola Grbić nie pozwoli chyba wam spocząć na aurach, nie? Nie, sądzę, że wrócimy do spały w czwartek, środę, nie wiem którego dnia. I będziemy trenować znowu. No, fajne życie siatkarza, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Złoty medalista Mistrzostw Europy, gratulacje, brzmi dumnie, brzmi wielce. Zdobyliście Rzym. Jakie twoje wrażenia, bo ten mecz perfekcyjny chwilami? Na pewno był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu na tym turnieju. Mimo że może nie było aż takich wielkich emocji w dwóch pierwszych setach, to na pewno drużyna z Włoch cały czas wywierała na nas dużą presję, a my odpowiadaliśmy jeszcze lepszą grą, jeszcze kolejną serią zdobytych punktów, także myślę, że gdzieś tam ta najwyższa forma, tak jak sobie tego życzyliśmy, przyszła na sam koniec. Miałeś przekonanie od początku tego finału, że to idzie po waszej myśli i Włosi nie zrobią dzisiaj wam krzywdy? Byliśmy bardzo pewni siebie, szczególnie po tym meczu ćwierćfinałowym z Serbią. To był tak naprawdę pierwszy taki bardzo poważny przeciwnik, który wywarł na nas dużą presję i to był dla nas taki pierwszy sprawdzian, czy jesteśmy w stanie tą presję wytrzymać i czy potrafimy grać na najwyższym poziomie wtedy, kiedy trzeba. Wtedy sobie i wszystkim udowodniliśmy, że potrafimy. Później kolejny dowód na to, następny mecz, półfinał ze Słowenią. Ta taka w waszych ustach popularna klątwa Słowenii została przełamana i byliśmy bardzo pewni siebie przed tym meczem. Ktoś już powiedział, że wy jesteście drużyną jak hydra. Utnie się rękę, to wyrośnie druga. Dzisiaj w bloku raptem chyba 4, ale na serwisu piekło moc. Każdy mecz jest inny i nie zawsze każdego przeciwnika można zablokować na siatce. Na szczęście bardzo dobrze wtedy działa obrona i tak jak powiedziałeś, dzisiaj bardzo dobrze działała zagrywka. W następnych meczach, w których będziemy mieli jakieś problemy w jednym danym elemencie, na pewno też będziemy rekompensować to w innych, także myślę, że to już można nazwać naszym stylem gry, że będziemy szukać tam, gdzie możemy coś ugryźć. Czwarta impreza pod wodzą Nikoli Grbicia, czwarty medal, 2 złota. Stempel, jaki postawił Serb na tej reprezentacji? To? Zależy w jakim sensie. Myślę, że na pewno on charakteryzuje się tym, że nigdy nie jest zadowolony z tego, co aktualnie ta reprezentacja posiada. Każdy następny finał, każdy następny medal, on zawsze przekuwa to w motywację do tego, żeby zdobywać jeszcze więcej, grać jeszcze lepiej, trenować jeszcze ciężej i taką filozofię wyznaje, taką filozofię na nas przelewa i to daje efekty. Myślę, że spotkamy się w Spale, nie wiem nawet kiedy, pewnie za kilka dni, przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Chinach. On się prawdopodobnie nawet nie uśmiechnie na pierwszym treningu, tylko nam powie, że to co było, to było i teraz musimy dalej trenować, dalej grać, bo tak naprawdę teoretycznie najważniejszy turniej nadal jest przed nami. Musimy w tym roku zakwalifikować się na Igrzyska, żeby w przyszłym roku mieć spokój. Na pewno będzie czas na świętowanie, ale będzie też, myślę, ciężki okres, ten tydzień przed wylotem do Chin. Na pewno trener nam nie odpuści. No to świętujcie. Dziękuję, Kuba. Przed momentem przez mixzonę przebiegł z pieśnią na ustach Bartosz Kurek, nucąc Italo Disco. No dzisiaj ładnie zatańczyliście z Włochami. Mecz, nie wiem, idealny? Nie ma meczów idealnych, mecz bardzo dobry, przede wszystkim w takim momencie z taką drużyną wygrać 3-0 na ich terenie, coś wyjątkowego. wiadomo, kilka błędów było, ale gdzieś trzeba to zapomnieć. Teraz jest czas tego, żeby się cieszyć ze złota, bo było niesamowicie ciężko. Grać przeciwko Włochom jest wyjątkowo trudno, jest to bardzo nieprzyjemny zespół, jeszcze szczególnie jak gra u siebie, ale dobrze weszliśmy w mecz w końcu, w pierwszym secie i to było ważne, bo widać było później po nas taki spokój, a mimo tego, że graliśmy w finał, to ja czułem, że mamy to wszystko pod kontrolą. Ja podobnie czułem. Niezależnie od tego, czy było równo, czy nawet Włosi wychodzili na kilkupunktowe prowadzenie. Oczywiście wszystko to się mogło zmienić w chwilę, ale gdzieś do końca meczu ja czułem przynajmniej, że wygramy i to się stało. Bardzo się cieszymy. Dziękuję bardzo. O, bardzo proszę. Olek Śliwka za prowizację żywieniową. Tak. Jeszcze dajcie mu spokój. Tak? Tak? Olku, zostaniesz? Coś pogadam. Dobrze, jeszcze chwilka. Wspominałeś o siatkówce totalnej 2 dni temu. No i sprawdziło się. Dzisiaj troszkę gorzej blok, ale serwis perła. Tak, bo Włosi jest to taki zespół, którego ciężko zablokować tam kilkanaście razy w meczu i oni sobie nie dadzą, mają świetne warunki, jakby z różnymi zespołami trzeba grać na różne sposoby i dla nas ważne było to, żeby ich odrzucić od siatki, szczególnie dzisiaj, bo jeśli oni by się nakręcili na początku meczu, przy swojej publiczności, wszyscy widzieliśmy, co się działo przed meczem, no atmosfera była niesamowita, weszliby na ten poziom mentalny, który pomagałby im grać jeszcze lepiej w siatkówkę i byłoby niesamowicie ciężko, ale my gdzieś doświadczeni wiedzieliśmy po prostu, co jest kluczem do zwycięstwa i to zrobiliśmy, więc bardzo się cieszymy, że zrewanżowaliśmy się za Mistrzostwa Świata. Komuś dedykujesz to złoto? No mojej rodzinie, która kibicuje, żonie, która jest tutaj dzisiaj ze mną, rodzicom, którzy na pewno są przed telewizorem i kibicują. No wszystkim, którzy wspierali, no masę wiadomości od kibiców, którzy nas wspierają, mimo tego, że jest daleko do Rzymu, a mimo to wielu było tutaj dzisiaj na hali, ale również jakieś wiadomości, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. To jest bardzo miłe, to jest coś, co nas buduje, a my za każdym razem, kiedy zakładamy tą białą-czerwoną koszulkę, chcemy oddać jakby radości dla wszystkich kibiców, którzy nas wspierają. Także dziękuję. Fiesty, świętowania, my też dziękujemy. Chwili oddechu, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Coach Nikola Grbić, after midnight, where's your medal? I gave it to the staff members to do the photos and I hope they will give me back, so it's somewhere. Medal złoty gdzieś jest, oddałem sztabowcom, bo chcieli sobie zrobić zdjęcie, podejrzewa Nikola, że go znajdzie. It was amazing tournament and the best game in the end. Do you agree with it? Or? No, yeah, of course. It wasn't easy to play against Italy in front of so many supporters. They were playing at home. It was the final. It's a great team who played great volleyball, especially in the semifinal. So I was expecting an extremely difficult match. Fortunately, we put a lot of pressure in the service from the beginning, and we made it easier for us to organize a break point. But I would say yes, the more we played, the more we played better and better. And this formula where we are playing every single day, every second day, I think it gave us also an opportunity to, So game break. Yeah. It's practically the formula like for the Olympics. This is how it will be in the Olympics. So it's good preparation, let's say. Zacznę od końca. Nikola Grbić mówi, że formuła tych ostatnich dni Mistrzostw Europy troszeczkę przypomina mu Igrzyska Olimpijskie, bo tak, mecz, dzień przerwy, mecz i to się sprawdziło. Wiedział dzisiaj, że ekstremalnie ciężki będzie mecz z Włochami, szczególnie po tym, jak zobaczył mecz ich z Francją w półfinale. Oczywiście te trybuny i Nikola podkreśla to, o czym wszyscy zawodnicy mówią. Serwis, wywieranie presji, później większe szanse na breakpoint, to nam pomogło. Coach. For you, it was 4 major tournaments with the Polish team, 4 medals, 2 gold. How will you convince your players to your philosophy? Oh, day by day, and it's not like it's not the magic key. It's not like I have a formula and I will give it like a potion to everybody to drink, and then they will just like in Matrix, they will take the pill and then, it's a long process. Many of these players I worked with in ZAKSA, So they know me, they know how I'm working, what's my philosophy, what I want, and they help out also in transmitting that kind of idea. The great thing is that all of them understood it, all of them are following me, they all have trust in me, even though maybe they don't spend so much time on the court. But the idea is that we as a team are winning, and that's what's important. If you are going on the court and playing all the time, or you are just playing sometimes, it doesn't matter, because your time will come. Sooner or later you will have a moment where you will be needed and you have to be ready. So that's important for me that they understand that and they're doing it. Zapytałem się o filozofię pracy Nikoli Grbicia, 4 medale za kadencji Serba. Nikola mówi, to nie było tak, że dałem magiczną pigułkę każdemu do połknięcia jak w Matrixie, o, i stało się. To jest proces, on cały czas trwa, on właściwie się nie kończy. Dzień po dniu przekonywałem do swojej filozofii. Pomogło mi to, że mam tutaj graczy ZAKSy, którzy przelewali na pozostałych kadrowiczów moją trenerską myśl. I wszyscy muszą zrozumieć, podkreśla Nikola, że prędzej czy później przyjdzie na kogoś moment, że Nikola będzie go potrzebował na boisku. Możesz nie grać na jednej imprezie, ale przyjdzie taki moment, że Nikola wezwie pod broń i ty musisz być gotowy. Ta filozofia się sprawdza, bo są zwycięstwa. Coach, and the last two questions. After the final whistle, you go to the stands. Yep. It was symbolic. Yeah. Family first. Yes, family first. Yeah, absolutely. I had some difficulty to arrive there because they were really up. Yes. But yeah, it was also particular for me. Yeah, I wanted to share my victory with them immediately. I ten symboliczny obrazek, kiedy Nikola Grbić od razu po ostatnim gwizdku właściwie ruszył na trybuny wyściskać się z żoną, z synami, mówi tak: rodzina przede wszystkim, family first, to było dla mnie bardzo ważne. And the last question, coach, what are the plans for the next couple of days? Many meetings with who would have to meet. But on Thursday we will meet in Spava and we will continue to practice for 5 days to prepare the best way possible for China. So we'll have a couple of days to celebrate, to rest. Well, yeah, it is what it is. It's okay. What can I do? It's not. It is what it is. I didn't do this calendar. Schedule, yeah. Yeah. I didn't create the schedule. So. But we will adapt. Like everybody. So it is what it is. Teraz trochę celebry, spotkania w zakładach pracy, tego typu historie, 4 dni wolnego, umownie w czwartek już siatkarze wracają do Spały na 5 dni, by przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego. Dziękuję, trenerze, bo to był kawał dobrej roboty. W Chinach porozmawiamy po polsku? Dziękuję bardzo. Może być następny raz. Dziękuję bardzo.